razu wiedziałem, że coś już musi być nie tak, tylko nie wiedziałem, w jaki sposób podpadłem. Otworzyłem skrzynkę i generalnie świat mi się zawalił, bo to była chyba ostatnia rzecz, o której bym pomyślał w tamtej chwili. Taki dobry tytuł na opowieść, co się zdarzyło w Chula Vista. Tak? Słucham. To ja słucham. Nie, bo właściwie znamy te wersje wydarzeń z gazet. O was wyrzuconych z ośrodka, o alkoholu, o konflikcie. A co tam się tak naprawdę wydarzyło? Tak naprawdę nie chcę też za dużo powiedzieć, ale prawda jest taka, że po prostu myślę, że nikt się jakby tego nie wypierał. No dobrze, kupiliśmy piwo. Straszne rzeczy, Boże, jesteśmy też ludźmi, tak? To piwo schowaliśmy, po prostu wrzuciliśmy do lodówki, tak? Kiedy byliśmy na treningu, sprzątaczka po prostu znalazła, otworzyła lodówkę, nie wiem dlaczego, ale otworzyła lodówkę, znalazła to piwo, zrobiła zdjęcie, poszła z tym zdjęciem do kierownictwa ośrodka. Przedstawiciele naszej grupy zostali wezwani na rozmowę, dlaczego tak było. Przeprosiliśmy, wiedzieliśmy, że już tak nie będzie. Powiedzieli okej, nie ma sprawy, po prostu więcej tak nie róbcie i będzie okej. Po czym po około 2 tygodniach była ta sytuacja między młodzieżami. Doszło do jakiejś tam sprzeczki na rzutni. Chodziło o rzucanie młotem w tych samych godzinach i to było bardzo, bardzo strasznym przeżyciem dla drugiej grupy lekkoatletów, która była też wczorawista. No i to później poszła skarga na nas, że my nie respektujemy godzin treningowych. Kierownictwo ośrodka stwierdziło, że ta skarga na nas już jest po raz kolejny, więc po prostu przeniosła nas, tak? My nie zostaliśmy wyrzuceni, tylko zostaliśmy przeniesieni, bo gdybyśmy zostali wyrzuceni, to ja to rozumiem tak, że my mamy sobie pokryć koszty własne, znaczy zakwaterowania, tak i tak dalej. A kierownictwo po prostu powiedziało, że oni nas przenoszą do hotelu, który jest oddalony tam, nie wiem, o 15 km powiedzmy od tego ośrodka. Dalej mogliśmy trenować tam w ośrodku w Chula Vista, dalej mieliśmy tam posiłki, więc my tak naprawdę mieszkaliśmy po prostu w innym miejscu i tyle. No tak, ale to jakoś rozwiązało problem z zejścia grupy Anity Włodarczyk z drogi, czy nie? Nie jest chyba tajemnicą, że nie, po prostu nie trzyma się z nami, w sensie z nami, z ludźmi, którzy po prostu byli tam na obozie i... Tak, tylko dlaczego trzeba było was w takim razie przenieść, skoro ona mieszkała gdzie indziej? Nie wiem. Myślę, że to już jest sprawa Anity i trenera i nie chcę też się za bardzo publicznie o tym wypowiadać, bo to nic dobrego nie wniesie na pewno. Jedno piwo nie jest wielkim grzechem, ale w sumie też mogliście go nie kupować, prawda? Tak, no my się przyznajemy do błędu, oczywiście, to był nasz błąd, złamaliśmy regulamin, każdy z nas się do tego przyznaje. Nie można pochwalać takiego zachowania, tak, ale też musimy spojrzeć na to z drugiej strony, że też jesteśmy ludźmi i tak naprawdę nic się nie stało, bo ja rozumiem, gdyby nas naprawdę przyłapano na jakiejś wielkiej, hucznej imprezie, gdybyśmy naprawdę zrobili jakąś libację alkoholową, gdyby każdy był pijany i w momencie tej imprezy faktycznie ktoś by złożył skargę, że jest za głośno, że robimy jakieś niedobre rzeczy i wtedy zostalibyśmy przyłapani, to ja rozumiem, że mogliby nas wyrzucić i myślę, że też każdy nie miał, nikt by nie miał z tym problemu, ale no, było tak jak mówię, afera tak naprawdę była o zamknięte piwo, które de facto się chłodziło. Los powinien pana uprzedzić, żeby zapiąć pasy, bo rzuca na wszystkie strony, raz rekord, raz coś się zdarza niedobrego. Przekładaniec był taki, Mistrzostwo Świata Juniorów, rekord świata juniorów, zanieczyszczona odżywka. Mistrzostwo Europy, rekord Polski, niedługo potem ta historia i właściwie może tak już będzie, może trzeba się na to pisać. Mam nadzieję, że jednak nie. Mam nadzieję, że jednak więcej będzie o mnie słychać z tego, co zrobiłem dobrego, niż to, co gdzieś tam się bezsensownie przypamiętało. Gdzieś tam pisano o mnie, czy mówiono w roli, nie wiem, koksiarza, tak, czy alkoholika, bo to naprawdę nie jest nic fajnego, jeśli tak się tak o tobie piszą, a ja chcąc, nie chcąc, gdzieś tam spotykam się z takimi właśnie tytułami. Jak to jest, kiedy się sportowiec dowiaduje, że coś było nie tak z jego próbką?
dzwonią wcześniej? Przysyłają jakiegoś takiego bezosobowego maila? Znaczy w moim przypadku to było tak, że ja po prostu zostałem obudzony telefonem ze związku z pytaniem, czy sprawdzą czasami maila. Od razu wiedziałem, że coś już musi być nie tak, tylko nie wiedziałem, w jaki sposób podpadłem. Otworzyłem skrzynkę i generalnie świat mi się zawalił, bo to była chyba ostatnia rzecz, o której bym pomyślał w tamtej chwili. Ale to był mail z Jafu, czy...? Tak, to był mail z Jafu, że taka i taka próbka tego i tego dnia i z taką substancją, że była zanieczyszczona, że wykryto taką i taką substancję. Problem jedynie polegał na tym, że nie wiedziałem, co to jest za substancja. Zostałem przyłapany tak naprawdę na czymś, co po pierwsze w żaden sposób mi nie pomaga, po drugie nie wiem, co to jest, po trzecie nie wiem, w jaki sposób mogłoby się to znaleźć w moim organizmie. Pierwsze, co zrobiłem, to oczywiście wygooglowałem tę substancję. Chodzi o higienaminę. Jedyny błąd, który mogę sobie zarzucić, jeśli chodzi o tamtą sprawę, to taką, że po prostu pierwszy raz wziąłem inną firmę niż zwykle. Tylko, że nie kupiłem odżywki gdzieś tam w internecie, czy gdzieś z jakiegoś tam podejrzanego źródła, tylko kupiłem tą odżywkę w normalnym sklepie z odżywkami. To jest polska firma, która jest naprawdę renomowana i sponsoruje polskich sportowców. Chwali się w internecie, że jest czysta, tak, że jest przetestowana, że tam nic nie może być nic złego. A jednak się okazało, że może i... No i to jest też przykre. Pan ją pozwał do sądu? Tak. Z czego zresztą się bardzo cieszą działacze antydopingowi. Tak? Tak. Nie wiedziałem. No tak mówią prywatnie, bo brakuje takich procesów, a odżywki się same nie zanieczyszczają. Dokładnie. Nie dam się robić w konia. Ta substancja po prostu nie była wypisana na odżywce. Nie dość, że przez naprawdę bardzo długi czas ja po prostu byłem załamany i nie miałem ochoty kompletnie na nic, to jeszcze to cały czas się ze mną ciągnie, tak? I myślę, że będzie się już ze mną ciągnęło do końca mojej kariery. Z dopingiem jest tak, że przez lata nauczyliśmy się zakładać winę. Nie ma domniemania niewinności i moim zdaniem słusznie, bo jednak większość osób tłumaczy się kiepsko. Ja wiem tak, o co chodzi. Pastą do zębów i tak dalej. Tak. W związku z tym, jak kogoś wciągnie w tryby, to rzeczywiście mieli go długo. No i trzeba mieć sporo zaparcia, żeby się wykręcić. Jeśli czułbym się chociaż troszeczkę winny w tej sytuacji, to nie robiłbym też z takiego czegoś zamieszania. Dla mnie to jest prosta sprawa. Wypisałeś substancję na opakowaniu? Nie. Oszukałeś. Koniec. Tym bardziej, że ja przez takie oszustwo straciłem medal Mistrzostw Świata i straciłem rekord świata. Czegoś się nie da wynagrodzić pieniędzmi, tak? Bo to też nie chodzi o to. Ja pamiętam jeszcze, jak ten medal zdobywałem, jak ten rekord świata pchnąłem. Tam pierwszy raz od bardzo dawna naprawdę się rozkleiłem i to był dla mnie naprawdę bardzo ważny dzień w życiu. I to wszystko po prostu mi zabrano. Gdyby pan wiedział o kimś, kto bierze doping, doniósłby pan, tak jak na przykład robili Szymon Ziółkowski i Koji Murofushi, że podpowiadali trochę ścigającym? Bardzo ciężkie pytanie, bo zależy też kto by to był, tak? Jeśli to byłaby osoba gdzieś tam, którą ja znam i wiedziałbym, że bierze doping, raczej starałbym się z nią porozmawiać, niż gdzieś tam na nią donosić, tak? Z takimi doniesieniami też bym był ostrożny i raczej wolałbym poczekać na oficjalne wyniki, bo to można naprawdę skrzywdzić człowieka. A pan rozmawia z Kulą? Z Kulą? No. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mi wszystko styka. Na razie jest okej. Okay. Widziałem. Może dalej rozmowy z Tyczką. Kto co tam lubi, no ja jeszcze chyba nie wiem, czy nie dorosłem, albo może nie chcę dorastać, jeśli mam rozmawiać z Kulą. I nie ma pan też czegoś takiego, że jest jakaś szczęśliwa Kula, która zawsze musi być? Nie, jest model Kuli, która zawsze jest na każdej dużej imprezie międzynarodowej, więc ja taką Kulą też pcham na co dzień i wiem, że po prostu nie będę zaskoczony.
I to mnie nauczyły właśnie Mistrzostwa Świata w Pekinie, że trzeba po prostu mieć kulę taką, która zawsze jest na takich imprezach, bo ja pchałem zupełnie inną kulą, pojechałem na Mistrzostwa Świata do Pekinu i nagle wow, nie ma takiej kuli, jaką ja chcę. Muszę pchać mniejszą. A czym jeszcze może zaskoczyć taka kula? Jakie jest strzelanie przyzwyczajone? Nowością. Myślę, że nowa kula to też nie jest coś, co sprzyja zawodnikom. No ale trzeba się z tym liczyć, że zazwyczaj na imprezach rangi mistrzowskiej, w sensie Mistrzostwach Świata, Europy czy Igrzyskach, te kule będą nowe. Mówił pan, jadąc do Rio, w jednym z wywiadów, że nogi na pewno się nie ugną. W pierwszym pchnięciu naprawdę poczułem to, co to znaczy magia Igrzysk Olimpijskich. Czułem się świetnie, a kiedy zostałem wyczytany, wszedłem do koła, poczułem nogi, jakbym miał z waty, naprawdę. Pierwsze pchnięcie moje było spalone, kompletnie nieudane. Wtedy jakoś się tam spróbowałem ogarnąć i faktycznie w eliminacjach dałem radę. Pytam o finał, a finał za bardzo chyba chciałem. Aha. Za bardzo chyba chciałem. Wiedziałem, na jaki wynik jestem przygotowany. I wiedziałem, że jeśli zrobiłbym wszystko to, co potrafię, to, co robiłem na treningach, to zakręciłbym się gdzieś w okolicach medalu. Niestety wszyscy też będą pamiętali, że Bukowiecki spalił 3 próby. A długo wsiąkało? Trochę tak. Nie spodziewałem się nigdy, że w wieku 19 lat już pojadę na te igrzyska. Mam już je za sobą, wiem jak tam jest i mam nadzieję, że za 3 lata pojadę tam w pełni przygotowany i zrobię to, co miałem zrobić w Rio, czyli po prostu zdobędę medal. Ciężko na to pracuję. Te treningi, które ustala mój tata, mój trener, po prostu dają efekt. Rodzice obydwoje byli lekkoatletami. Tata tak, wieloboistą. Tata był wieloboistą, mama biegała 400 metrów przez płotki. Ja zacząłem pchać jakoś... Wydaje mi się, że to był czerwiec, teraz nie pamiętam, wydaje mi się, że to był czerwiec 2008, więc to było tuż przed pierwszym złotem Tomka na igrzyskach, więc nie można powiedzieć, że to on mnie jakoś tam zaraził tym sportem, ale na pewno po tym jego złocie ja gdzieś tam chciałem nawiązywać do tych jego sukcesów i trenowałem też po to właśnie, żeby kiedyś ktoś mógł mnie, tak jak ja wtedy jego oglądać, no i żeby ktoś mógł mnie, tak jak ja, jego podziwiać. Równocześnie z lekką atletyką na początku jeszcze ja trenowałem pływanie, bo ja bardzo długo pływałem, chyba przez ponad 6 lat. Miałem 12 lat, przed Mistrzostwami Polski w pływaniu zachorowałem. I strasznie się zdenerwowałem, bo byłem naprawdę w dobrej formie. A wszystko przepadło? I wszystko przepadło właśnie, bo gdzieś tam jakieś anginy chyba dostałem. I wtedy właśnie zdecydowałem, że już nie będę pływał, że pójdę na tą lekką. Tym bardziej, że w pływaniu ja byłem gdzieś tam w tej czołówce Polski, ale w kuli byłem najlepszy. I myślę, że to też był jakiś tam powód, dla którego po prostu chęć bycia najlepszym w czymś. Bo po co miałem trenować coś, w którym będę, nie wiem, 10, 12, 20, a jak mogłem trenować coś, w czym będę pierwszy? Ale trudno, nie, a tak na serio, trudno jest być cudownym dzieckiem? Nie wiem, trzeba było zapytać jakiegoś cudownego dziecka. No ale jak się pisze maturę w tym samym roku, w którym się leci na igrzyska, to może tam w głowie być taki moment, że trudno to ogarnąć. Trudno. Na maturę przyjechałem prosto z pierwszego startu w sezonie. Jeszcze przed tym startem gdzieś tam po nocach siedziałem i się uczyłem z matematyki. No, ale no, dałem radę. Jeśli ja dałem radę trenując i wyjeżdżając tak długo, to... To nikt nie ma wymówki. To nie jest sport na pewno dla mało inteligentnych ludzi, bo w tym obrocie to się może wydawać bardzo łatwe, ale mamy bardzo, bardzo dużo takich niuansów technicznych, na które trzeba zwracać uwagę. Tak, jak pan sobie porówna tych swoich braci kulomiotów z różnych krajów i swoich braci kulomiotów z Polski. Tu chyba dobrze jest być lekkoatletą, prawda? W Polsce? No. Nieźle. Znaczy, ja mówię o sobie. Ja naprawdę nie narzekam. Ja mówię też o tym, że sponsorzy was lubią, tak jak pewnie mało gdzie lubią. Kulomiotów? Raczej mało gdzie. Ja naprawdę nie mogę narzekać i życzę każdemu takiego sponsora. Teraz się jeszcze w ogóle pojawiło się takie koło ratunkowe dla wszystkich sportowców, jak MMA. Zawsze można wejść do klatki. Ale to nie jest głupi pomysł, bo ja jako młody chłopak ćwiczyłem sztuki walki. Ja 4 lata spędziłem na macie, trenując judo, rok na ringu, bo trenowałem boks i prawie rok jiu-jitsu, więc może po karierze jakieś KSW na narodowym chętnie. Polecam się. Londyn, Mistrzostwa Świata, to jest ten moment, kiedy już by pan tak łatwo braku medalu nie przetrawił?
jeśli tak będzie, to nie będzie mi łatwo na pewno. Ja mam sam świadomość swojej wagi, tak? W sensie wiem na co mnie stać i wiem, że jeśli wszystko poskładam do kupy i jeśli trafię z tym dniem akurat, to naprawdę mogę powalczyć o medal, a nawet myślę, że o złoty medal.